Miechu. Słuchajcie, mieszkałem na Borough Park. To była dzielnica żydowska na Brooklinie. I tam chodzili Żydzi ortodoksi. Czyli w tych swoich tam szatach, w tych z brodami. Żyd, kierownik drużyny z przodu, jego małżonka z tyłu, za małżonką dzieci, z siatami. Szli sobie w tych kapeluszach wielkich, no ja tam jak tam wpadłem, to po prostu dwa dni nie mogłem po prostu jak gdyby wytrzeźwieć, bo nigdy czegoś takiego nie widziałem. I myślałem, gdzie ja tutaj wkroczyłem. Potem się okazało, że ta dzielnica była bardzo dobra, bo ona była spokojna. I tam się niewiele tam działo. Mogłem się przyglądać temu wszystkiemu. Jak pojechałem na polski Greenpoint, bo na początku jeździłem, to byłem szokowany, bo tam były te bary takie mleczne i tam po 5 dolarów był obiad, ale niestety ten obiad był taki, że potem w toalecie siedziałem 2 dni po tym obiedzie. No, był dosyć tani i w sumie dobry, był smaczny, tylko taki coś tam było, taki spulchniony, taki był, no nie wiem. No i ten Greenpoint naprawdę, on był taki mroczny. On tam był taki mrok, taki był, no nieciekawy był. Naprawdę była to taką... I potem byłem szczęśliwy, że ja trafiłem do tej żydowskiej dzielnicy. No i w tej żydowskiej dzielnicy koło metra była taka knajpeczka mała, a obok pralnia. Jak była pralnia, to w tych pralkach po prostu prali i ci Meksykanie wpatrywali się w tą pralkę, tak jak w telewizor. I oni patrzyli przez pół godziny w tą pralkę, jak to się pierze. I jeden gość podsumował, że oni tak obserwują swoje życie, tak to jest ich ten relaks taki. Było to dziwne, ale to było fajne, urocze. Oni siedzieli i te pralki się patrzyli. No i ja się w pralkę nie chciałem patrzeć. I obok był właśnie taki mały lokal bar. I tam wszedłem i patrzę, że jest barman, tam hi, powiedział hi, taki starszy barman i siedział jeden facet przy barze i oglądali telewizję. Ja zamówiłem browara, a piwo było tam cholernie tanie, bo to było piwo za 1 dolca, gdzie w sklepie kosztowało ono 70 tych centów. No i to było najgorsze piwo, jakie może być, bo to był Milwaukee, taki sikacz totalny. Budweiser jest tak samo sikaczem, ale był ciut droższy od tego Milwaukee. Zamówiłem tego Milwaukee, no i piję sobie i patrzę. I oni w ogóle do siebie nie odzywali się. Ja byłem też szokowany, bo u nas rozmawiają, a tutaj nie. Z barmanem nikt nie rozmawiał i patrzyli w tych miliarderów. I to było właśnie to, co Hubert Urbański, tak? Później milionerzy, tak? W Polsce. Tam się nazywało Who Wants to Win the Million. No i akurat los trafił, że było pytanie za milion. Pytanie polegało na tym, że było skąd, z jakiego kraju pochodzi papież Jan Paweł II. I były odpowiedzi. Z Ukrainy, z Węgier, ze Słowacji czy z Polski. Więc ja dosyć politycznie się zachowałem, bo nie krzyknąłem od razu z Polski, tylko, a oni widzą, że myślą. A tam w telewizji już w ogóle myślą, na maksa. Myślą, rozmyślają, czy to koło ratunkowe, telefon do przyjaciela, tam za milion już mówił. A oni byli chyba tym milionem, tak, że oni tak patrzyli, nie? Tak jak w ten telewizor. No i w końcu się zdenerwowałem, zirytowałem i krzyknąłem, z Polski, from Poland! Oni popatrzyli na mnie jak na idiotę. Potem oczywiście ten, który tam odpowiadał, nie trafił, wybrał Słowację ze Słowacji, no i oni tam obstawiali Ukrainę, nie? Były zakłady. No i okazało się, że ja miałem rację. No to wtedy ten barman, chcesz piwo? No. I postawił mi piwo. No i siedzę, tak się nawiązała taki kontakt wzrokowy i ten obok mnie tak patrzy na mnie i ja tak mówię, do niego zapytałem, zagaiłem, mówię, where are you from? Skąd jesteś, nie? On nic, nie? A on mnie zapytał, skąd ty jesteś? Ja mówię, z Polski, opowiadam, że jestem z Polski, tam mówię, gadam, lubię gadać.
A on nic, nie? A ja opowiadam o tej Polsce, że to piękny kraj i w ogóle, nie? On tak macha głową. Taki zmęczony, nie? Ten. Mówi, a ty wiesz, o czym ja mówię, nie? On mówi, no wiem, byłem raz w Lublinie. W Lublinie, człowieku, kuźwa. Ja mówię, w Warszawie, tam w Krakowie, mówię, w Lublinie byłeś? A coś ty tam robił, nie? Mówi, z taką goryczą mówi, tam się urodziłem. Mówię, nie chciałem wierzyć, mówię, ale po angielsku z nim, mówię, jak się urodziłeś, no to co, to potem wyjechałeś tutaj, tak rozumiem, jak byłeś dzieckiem, tak by wierzli cię. Mówię, a to ty jesteś Polakiem? I tak, niestety, nie? Niestety Polakiem. Mówię, a ty mówisz po polsku? On mówi, no pewnie, że kurwa, ja mówię, nie? No to jest za... Mówię, kurde, no to ja piękne spotkanie, nie? No, no już za dużo powiedziałem, słuchajcie, spaliłem piosenkę. No ale tak było, no. No jeszcze na koniec zapytałem, jedno pytanie mu dałem. I tutaj w piosence może o tym zaśpiewam. Historia Dormena. Gdy byłem w New Yorku, to byłem dormenem. Tyrałem ja na Manhattanie i drzwi otwierałem bogatym Żydmenom. Na Borough Park miałem mieszkanie. To jest na Brooklynie, tam u ortodoksów. Śmierdziało tam pizzą i czoskiem. By sam nie zwariować, złapałem 5 browców. Po browcu to życie jest boskie. Zaszedłem ja sobie do baru małego, dawali tam browca za dolca. To sikacz Milwaukee podruba kolego. Nie miałem, lepsze to jest od naszego ebolca. Ja siadam za barem, a obok mnie klient i gapi się sam w telebima. A tam miliarderów klonują te żmije, kto dłużej w milczeniu wytrzyma. To piosenka jest Dormena, otworzone drzwi ma w genach. To piosenka szarlatana, który browar obala z rana, z rana. Aż wreszcie za milion podali pytanie, skąd papież Jan Paweł pochodzi? Słowacja czy Węgry, czy Czechy, baranie, nikt nie zgadza, że z Polski nie szkodzi. Ja wreszcie wpieniony krzyknąłem nieśmiało, to z Polski jest papież, nie łopy. A faceta obok to wcale nie grzało. Ciekawe skąd kurna są popy. Więc zacząłem gadkę, że jestem dormenem, otwieram drzwi dzianym Żydłakom. Że z Polski pochodzę, że czasem mam wenę, że w Stanach mi jest jako tako. Ja tnę po angielsku, on słucha i milczy, ja mówię o polskiej krainie. Że tam jest cudownie, że tęsknię jak wilczek, on na to, że był raz w Lublinie. To piosenka jest Dormena, otworzone drzwi ma w genach. To piosenka szarlatana, który broma. Lublinie, o kurna, to ty byłeś u nas? Tu strasznie się przecież zdziwiłem. Co ty tam robiłeś, to cud do pioruna. On na to, tam się urodziłem. Tu mnie zatkało, ty jesteś ziomalem? Golnąłem ja z gościem po lufie. A mówisz po polsku, spytałem nieśmiało. No pewnie, że kurwa ja mówię. Tu słysząc ja język ojczysty wrzasnąłem. Mój bracie, na imię mam Zenek. Co robisz w New Yorku? Pytanie ciągnąłem. On na to, że też jest dormenem. Tu dwóch wykidajów wypiło na zdrowie i drzwi się otwarły do sieni. Barany niech piją swój Bronx na budowie, a w knajpach niech siedzą dormeni. Barany niech złopią swój Bronx na budowie, a w knajpach niech siedzą dormeni. To piosenka jest Dormena, otworzone drzwi ma w genach.
To piosenka szarlatana, który browar obala z rana. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki, dzięki. Dziękuję, dziękuję. Tu miałem taką ściągawkę, co mam zaśpiewać. Słucham? W pralni są? No nie, nie wiem, chyba się tak pierze się, bo mi się wydaje, że tak, bo u nas w Gdańsku też zrobili taką pralnię. Także to stamtąd idzie, nie? Bo tam nie mają pralek, nie, w domu, także oni... Słucham? Nie mają, nie mają. No po co im takie zbędne... A tam się fajnie żyje, nie? No tam szybko wszystko, oni tam do pracy cały czas chodzą. No generalnie cała wizyta moja tam polegała na tym, że gdybym ja tam w pracy nie był, w robocie, no to takie same zwiedzanie, no to słabe by było, bo... Ja tam zwiedzałem przez 2-3 dni, jak byłem na bezrobociu, tam szukałem roboty, to tak, kurde, ciężko się czułem, naprawdę. Jeszcze te pieniądze się wtedy tak wydaje, nie? A jak człowiek pracuje tam, to wtedy, jak ma wolne, to se idzie, kurde, jest fajnie. No wtedy jest takie zabezpieczenie, nie? A jak tak tylko ten pooglądać, no to, kurde, musi mieć dobrą robotę tutaj w Polsce.